Dzień dobry Państwu, Jacek Balkan. Mówię dzień dobry z targów Green Power w Poznaniu, na których jestem na zaproszenie firmy, którą za chwileczkę Państwo poznają bliżej, a o której już trochę Państwo słyszeli. Dlatego, że z jakichś... Ile to było? Z półtora miesiąca temu pokazałem Państwu w Motodzienniku agregaty, wodorowe agregaty prądotwórcze, które Toyota podłączyła do swoich serwerowni, jeżeli dobrze pamiętam, i było to wielkie wydarzenie takie na cały świat, że wszystkie media światowe o tym trąbiły, no to powiedziałem i ja. Natomiast to był poniedziałek i w poniedziałek po południu napisał do mnie Jakub Migoszewski, kierownik produktu w firmie EnergiaCAT, dystrybutor Caterpillara w Polsce oraz nowoczesnych agregatów prądotwórczych wodorowych zbudowanych na bazie ogniw paliwowych z Toyoty Mirai, zbudowanych wspólnie w partnerstwie z Toyotą. Tak, to faktycznie wszystko w tym mailu było zawarte, natomiast to, co jakby jest ważniejsze, co było w tym mailu, to było: panie Jacku, to już od 2 tygodni stoi w porcie, zaraz będziemy rozpakowywać. Nie w porcie, tylko na placu. Dobra, od 2 tygodni stoi na placu, my to już mamy. Fajnie, że była ta premiera w Japonii, ale to już u nas jest. I szczerze mówiąc, chyba da się trochę zauważyć, że ja w wodór wierzę trochę bardziej niż w prąd. Znaczy, wodór to prąd, ale zaraz porozmawiamy ze specjalistą, czy to jest lepsze rozwiązanie, jeżeli chodzi o różne tematy, różne podejście do tego, co chcemy zmienić w naszej przyszłości. Bardzo mnie ten temat zainteresował i tak szczerze mówiąc, to nawet próbowałem się wprosić właśnie na jakąś prezentację, tak żeby czegoś więcej się o tym dowiedzieć i żeby Państwo też mieli możliwość zorientowania się trochę lepiej, o co w tym wszystkim chodzi. To w takim razie porozmawiamy sobie zaraz o wodorowym agregacie GEH2. Dobra, to jeszcze raz mniej oficjalnie. Kuba Migoszewski. Kuba jest z firmy EnergiaCAT. Jesteśmy dystrybutorem Caterpillara w Polsce. Czyli to Wy odpowiadacie za te wszystkie koparki, ładowarki, cały ten sprzęt budowlany? Koparki, ładowarki, walce, ale też elektrownie, panele fotowoltaiczne, agregaty zasilania awaryjnego i kupę różnych innych produktów, o których nie będę tutaj wymieniał. Dobra, słuchaj, jedna rzecz, bo to jest coś, co jakby chcę, żeby się znalazło. Wasza firma nazywa się inaczej niż CAT. Tak, firma matka nazywa się Bergeron Wire. Jest to francuska firma, francuski dystrybutor Caterpillara od ponad 100 lat, który działa na rynku kilku krajów w Europie, Francja, Belgia, ale też Algieria, Polska. Czyli jeżeli nie kojarzymy Was z Enerią, z agregatami i z takim osprzętem, który pojawia się gdzieś na jakichś mniejszych czy większych budowach, no to... Każda nowa koparka kupiona w Polsce przechodzi przez nasze ręce. Koparka CAT. Tak. Czyli Caterpillar. Dokładnie. Dobra. To w takim razie teraz zostałeś przedstawiony tak, jak ja chciałem. Natomiast porozmawiajmy o tym, co stoi za nami, czyli porozmawiajmy proszę o tym agregacie prądotwórczym. Rozumiem, że Wy jako firma, jak jest jakaś budowa, no i wiadomo, że tam nie ma przyłączy jakichś energetycznych, to do tej pory wszędzie podstawialiście... Dieselki. Czyli coś, co było mniej więcej tego rozmiaru, czy było większe? To zależy od mocy. Mogą być dużo większe diesle, ale kontener 20 stóp może być tak wielki też agregat diesla. Agregat mocy 100 kW, taki jak my tutaj, dieslowski, będzie mniejszy. Niż ten agregat. Będzie mniejszy. Co to znaczy 100 kVA? 100 kVA to jest moc pozorna. Możemy to powiedzieć, że to jest 88 kW. Tak będzie prościej chyba. Okay. Bardziej zrozumiale dla odbiorcy. W programie motoryzacyjnym jesteśmy to w stanie przetłumaczyć na to, że jak mamy samochód z akumulatorem 90 kWh, to w ciągu jednej godziny te 88 kW powinno nam wpłynąć. Dokładnie. Do tego. Czyli to jakby mamy już pojęcie na temat tego, jak grube powinny być kable. Może przeliczmy to na Teslę. Tesla, dobra. Przy 22-kilowatowej ładowarce, czyli te 5 godzin, które jest w Tesli Modelu 3, możemy ładować 3 Tesla Model 3 równolegle, jeszcze nam na Skodę Citygo w prądzie. Okej, okay, dobra, to już myślę, że teraz wytłumaczyliśmy, czym są te pojęcia takie już typowo związane z prądem. Dobra, jakie jest przeznaczenie tego urządzenia? Rozumiem, że takie samo, czy podobne, jak tych dieslowskich agregatów. Tak, ale nie. Dobra. Mamy coraz większe w tym momencie wymagania i restrykcje odnośnie emisji NOx-ów, CO2 i hałasu. I są pewne branże, dla których agregat diesla jest bardzo niewygodny z racji tego, że to jest
80, 90, 100 decybeli nawet przy pracy. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo, agregat diesla bardzo hałasuje. A jakie to mogą być branże? Na przykład firma, która remontuje coś, jakieś kamienice w środku Warszawy albo Poznania? Tutaj, jak mamy na przykład bulwary nad Wisłą. Okej. Fajna aplikacja, którą może mi się uda też wdrożyć, że zelektryfikowane koparki ładowane z tego oto generatora wodorowego zasilanego wodorem. Co to znaczy zelektryfikowane koparki? Są elektryczne koparki? Jak najbardziej. Ale takie duże? Duże też są, w kopalniach jeżdżą one na kablu. Okej. Okay. Prawda? Ale... To miałem taką koparkę 40 lat temu. W kopalniach jeżdżą na kablu. Największa chyba w Polsce jest w elektrowni Bełchatów. Koparka na kablu. Okej. Okay. Czyli rozumiem, że do czegoś takiego też da się to... Możemy ładować. To jest agregat prądotwórczy. Czyli jego celem jest przetworzenie paliwa, jakim jest wodór, na energię elektryczną. Do czego ją sobie spożytkujemy, to jest drugorzędna sprawa. Okay. Możemy ją użyć do czegokolwiek chcemy. Jak wiem, możemy ładować samochód elektryczny. Fajnym rozwiązaniem, które mam nadzieję, że w Polsce się uda wdrożyć, to z racji tego, że oferujemy fotowoltaikę, a mamy problemy z przyłączeniami do sieci wzdłuż autostrad, jest mały przydział mocy, i żeby stawiać ładowarki, może się okazać, że lepszym rozwiązaniem będzie produkowanie prądu z wodoru. Czyli farma PV, off-gridowo pracująca, poza siecią, pracująca na elektrolizer i na tak zwanej nocnej zmianie, kiedy słońce nie świeci, wodór byłby traktowany jako bateria. Okay. Czyli przetwarzany byśmy wodór ze sprawnością 55% mniej więcej, elektryczną, na energię elektryczną w nocy do ładowania samochodów. Widzimy teraz, ja jechałem teraz A2 do Poznania i widziałem, że można kilka kaw wypić na mopach, gdzie są ładowarki, i może było dość wcześnie. Po tych samochodów jednak się ustawia już kolejka, jest ich coraz więcej. Wiesz, no my jeździmy tym na co dzień, nie? I to jest, czasem to jest różowe niebo, a czasem to jest takie bardzo zachmurzone niebo nad nami. I trudno przewidzieć, o której będziemy w domu. Słuchaj, mam nadzieję, że zadam Ci jakieś pytanie, na które nie znasz odpowiedzi. Ale to jest już kwestia mojego złośliwego charakteru od urodzenia. Ile to waży? 3,5 tony. No dobra. A ile waży podobny agregat dieslowski? Pomidor. Dobrze. Nie wiem, nie wiem, mogę sprawdzić od ręki. Ale podejrzewam, że będzie to chyba coś podobnego, nie? Podobna masa, przewiduję podobną masę. Czyli tak, wiemy do czego to służy, wiemy, że to produkuje prąd, możemy sobie to postawić gdzie chcemy, rozumiem, że możemy to zespolić w jakiś sposób, czyli zrobić z tego jednostkę większego organizmu, czyli na przykład połączyć to z panelami słonecznymi, połączyć to z jakimś bankiem energii? Jak najbardziej. Czyli jakby możemy to potraktować jako... My nazywamy to smart grid w energetyce. Okay. Czyli odchodzimy od zasilania jedynie poprzez sieć, to dywersyfikujemy. Stawiamy sobie na przykład kogenerację gazową do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, panele PV, panele solarne do podgrzewu wody oraz magazyny bateryjne, które również Caterpillar oferuje, nie tylko koparki, magazyny bateryjne też. To jest również część naszej oferty. Naszym zadaniem jest realizacja pod klucz i coraz więcej klientów szuka kompleksowych rozwiązań, nie kupowania jednego klocka, tylko takiego one-stop shoppingu. Szuka coraz więcej klientów, by postawić całość, żeby zdekarbonizować trochę chociaż, albo w całości, całą branżę. I taki agregat wodorowy jest, ten konkretny, jest zbudowany w partnerstwie z Toyotą. To nie jest kupione przez nas i sprzedawane jako retail. Czy wymyślone przez Was? My jako jest opracowany przez firmę EODEF. My jako Eneria, czy Bergeron Wire, jesteśmy udziałowcem EODEF wspólnie z Toyotą. Okej. Czyli my połączyliśmy naszą wiedzę odnośnie energetyki, doświadczenie stuletnie z obszaru energetyki. Toyota dała nam ogniwa paliwowe i swoje doświadczenia z energetyką wzięte. Zainwestowaliśmy w firmę EODEF, Energy Observer Development, która przejęła to w całość. I gra to, synergia jest pełna, gra to bardzo dobrze. Ściągnęliśmy pierwszy agregat w styczniu tego roku. W styczniu? Tak. Uczyliśmy się go. Nie dopuściliśmy nikogo do obsługi bez przeszkolenia, bez narzędzi. Nie czułbym się komfortowo, gdyby ludzie nie pracowali w pełnym przeszkoleniu. Dlatego też najpierw zajęliśmy się szkoleniami, a to jest dzisiaj premiera. Więc są Państwo pierwszymi ludźmi tak naprawdę, którzy widzą to w naturze. Jest to oficjalna premiera, prapremiera była dla kilku klientów wcześniej, ale dla Was widzicie to jako pierwszy. Super. Słuchaj, jeszcze do tego partnerstwa z Toyotą i jakby do technikaliów przejdziemy. Natomiast jeżeli pozwolisz, to jeszcze jeden wątek chciałbym odrobinkę wyeksploatować. A mianowicie wspomnieliśmy o tym, że może być to jeden klocek z wielu klocków. A mnie się marzy, to jest taki... Ja nie mówię, że to jest mój pomysł, ale na przykład tak. Mamy panele słoneczne, które w ciągu dnia produkują prąd. Ten prąd, nie wiadomo jak go zmagazynować, bo w pewnym momencie tych akumulatorów trzeba by było budować nie wiadomo jak duże bazy. Akumulatory są drogie, więc ten prąd zamiast do akumulatorów jest zamieniany w wodór,
Dokładnie. A następnie rozumiem, że jak przestaje świecić słońce, bo nadwyżka z tego prądu, z tych paneli słonecznych może trafiać bezpośrednio do sieci albo bezpośrednio do ładowarki samochodów elektrycznych, rozumiem, że w nocy może on być zmagazynowany w postaci wodoru. I wodór jest dla nas baterią, czyli odchodzimy od magazynu bateryjnego na podstawie, nie wiem, litowo-jonowy magazyn Caterpillara, 1 megawatowy, to jest kontener 20 stóp. Okej, okay. Czyli to jest ten duży kontener. Duży, połówka. 40 to jest duży kontener, okay. Połówka. I taki kontener jest dużo, dużo droższy niż instalacja agregatu EODF, ale też, co ostatnio byliśmy świadkiem w majówkę, sieć elektroenergetyczna KSE odcinała źródła wytwórcze OZE, bo elektrownie cieplne nie mogły zejść poniżej mocy minimalnej i fotowoltaika była odcinana. Więc zmarnowaliśmy tak naprawdę. W takiej sytuacji, kiedy mamy nadwyżkę OZE na rynku, bo ładnie świeci, wbrew pozorom nie jest to środek lata, tylko właśnie teraz są najlepsze czasy, najlepszy jest czas do działania fotowoltaiki z najwyższą sprawnością, możemy przerabiać to na wodór. I ten wodór nie traktować go jako paliwo, bo wodór jest paliwem, on się pali. Można go przepuścić przez silnik gazowy. Dużo łatwiej się go przenosi niż akumulatory, w sensie dużo łatwiej się magazynuje chyba energię. Akumulatory pod ciśnieniem się trudno magazynuje, a wodór łatwiej. Okay. W każdym razie ten tak wyprodukowany wodór na tak zwanej nocnej zmianie możemy przetworzyć na energię elektryczną, dlatego też wspomniałem, że to ładowanie pojazdów elektrycznych to jest bardzo sensowna opcja. Mhm. Niski stosunkowo capex jak na projekt wodorowy, rozwiązanie, które może pracować, ten agregat może pracować 72 godziny ciągle, potem ma 12 godzin przerwy technologicznej. Chodzi tu o wilgoć, o akumulację wilgoci, będąc ogniwa paliwowego. Myślę, że możemy przejść do tego. Tak, poproszę. Pokaż, jak to wygląda w środku w takim razie. Jak wspomniałem, technologia ogniwa paliwowego jest dostarczona przez Toyotę. Jest to Toyota Mirai bez kół. To, co tutaj widzimy. I foteli. I foteli. Chociaż jakbyś chciał kupić, to możemy ci wstawić na dach. Dobra. Jest tu ogniwo paliwowe z Toyoty Mirai, czyli od tyłu tutaj podłączamy wodór. Okay. Tu jest taki szary przewód, go pewnie nie będzie widać od tej strony z wodorem. Wpada nam wodór na membranę PEM, łączy się wodór z tlenem i w wyniku reakcji elektrochemicznej wytwarza się energia elektryczna. Jest to 600 V DC, czyli stałe napięcie 600 V, idące tymi oto pięknymi pomarańczowymi przewodami, specjalnie tak oznaczonymi, żeby ich nie dotykać. Mhm. Przechodząc dalej. Poczekaj chwileczkę. Aluminium, widzę. Rozbierałeś to kiedyś? Mieliście jakieś szkolenia, jak to wygląda w środku? Mieliśmy szkolenie, jak to wygląda w środku, ale my do samego ogniwa paliwowego jako Eneria się nie będziemy dotykać. Okay. Czyli Toyota. Toyota. Wszystkie części eksploatacyjne, a nie ma ich za wiele. To pewnie wiesz w przypadku Toyoty Mirai, że to jest samochód, który opexowo wychodzi bardzo tanio, bo klocki się tylko tak naprawdę w nim wymienia. De facto jest robione na komponentach Toyoty, ale jest projektowane, że nie zakładamy konieczności rozbierania tego w całym lifespanie. To, co zakładamy... Czyli tu uszczelki pod głowicą nie ma. Nie ma. Ale jest jedyne, co może podlegać wymianie, to jest kulant, który jest. I on, jeśli by nam się zdegradował, co jest oczywiście oczujnikowane odpowiednio, mamy możliwość wymiany kulantu i najbliższe Asto Toyoty powinno wam ten kulant sprzedać. Znaczy kulant w sensie płyn chłodniczy. Tak, płyn chłodniczy. Okej, okay, dobra. I to sobie na takim stojaku... Stoi. I to wyjeżdża. W przypadku, kiedy trzeba wymienić ogniwo, bo się wyeksploatuje, wymieniamy, jest to na sankach, wyjeżdża, wsadzamy nowe i agregat działa tak, jak wcześniej działał. Gwarancja jest 13 tysięcy motogodzin pracy tego agregatu, w sensie na performance samego ogniwa, bo gwarancja na urządzenie to jest 6,5 tysiąca lub 2 lata godzin. Ale to nie znaczy, że po 13 tysiącach godzin ono przestaje działać. Po prostu Toyota nie daje już gwarancji na trzymanie parametrów ogniwa paliwowego. Czyli one mogą być tam trochę gorsze. W warunkach testowych osiągnęliśmy już ponad 10 tysięcy też w zakładzie we Francji na tym agregacie. Toyota Mirai też, te Toyoty Mirai pierwszej generacji, bo pierwsza, to jest wersja 3 tego agregatu. Wersja 1 i wersja 2 była zbudowana na bazie poprzedniego ogniwa z Toyoty Mirai. To jest ponoć lepsze. Okej, okay, no słuchaj, w tę stronę powinniśmy iść. Co mamy dalej? Dalej mamy tutaj, nie ściągnąłem przesłony, tu jest pakiet baterii, 44 kWh. A po co one są tutaj? Oczywiście, ogniwo paliwowe to jest 70 kW i teraz, w sytuacji, kiedy pracujemy poniżej 10 kW, pracujemy na baterii, czyli ogniwo doładowuje baterię i z baterii odbieramy energię elektryczną. Między 10 a 70 pracujemy na samym ogniwie, Jasne. A w sytuacji, kiedy mamy pik, czyli taki boost robimy na 88 kW, pracujemy równolegle ogniwem paliwowym i baterią. Zresztą tak jest w Toyocie Mirai, no właśnie, że ona też ma booster.
Taka hybryda. Czyli to jest jakby po to, żeby był jakiś bufor bezpieczeństwa pomiędzy prądem, który jest potrzebny, a prądem, który jest produkowany. Bo możemy przez godzinę pracować z mocą zwiększoną od nominalnej o 20%. Dzięki temu, że jest akumulator. Pod warunkiem, że akumulator będzie naładowany. Tak, a akumulator się doładowywuje podczas mniejszego obciążenia ogniwa. Jasne. No bo zawsze tam są jakieś przerwy na kawę, coś tam. Dlatego to rozwiązanie się doskonale sprawuje w takim danym peak shavingu. Na przykład mamy koncert wielki, obstawiony agregatami diesla i nagle jest zmiana zespołu, nie wiem, wszyscy idą do kafeterii, tak, mamy zwiększone pobycie prądu, odpalamy agregaty wodorowe na pokrycie tych brakujących kilkuset kW, które mamy jakby na planie. Więc taki peak shaving jest bardzo dobrym rozwiązaniem i też ofertujemy hybrydowe rozwiązanie, czyli agregat diesla, czy agregat gazowy, turbinę gazową spiętą z agregatem wodorowym, gdzie agregat wodorowy nie jest jakby base loadem, tylko obsługuje tylko piki same. Okej, w ten sposób. Silnik cieplny pracuje cały czas na maksymalnej sprawności, na optymalnej charakterystyce, a piki pokrywamy agregatem, bo on może przyjąć w sekundę 40 kW obciążenia. Oddać, w sensie dać. Wcale, może tak, przyjąć obciążenia takie, Przyjąć obciążenie. Mówisz jak inżynier, którym jesteś. Moja wina, mogłem iść na inne studia. Dalej przechodząc do kolejnego kompartmentu, jak wspomniałem, pomarańczowe przewody to jest 600 V DC, ale my nie zasilamy się prądem przemiennym, tak? Czyli mamy tutaj inwerter, transformator i jeszcze do tego jest tu filtr sinus. Co to jest? Filtr sinus, filtr, który odpowiada za poprawę jakości prądu. Bo jak podłączyłem analizator sieci do tego agregatu, można to dotknąć? Oczywiście, to jest odłączone w tym momencie. Jak podłączyłem analizator sieci do tego agregatu, charakterystyka prądowa zanalizowana przez analizator sieci jest lepsza niż w przypadku agregatu diesla. No, ale tu nie ma części wirujących, nie mamy zakłóceń. Czyli, jakby to jest, czyli tu chodzi o to, żeby zlikwidować zakłócenia. To wygląda jak kondensator? Tak. A jest? Jest. Kondensatorem? Jest, dużym. Tylko dużym. I rozumiem, że nie dotykać. No teraz można, tak? Ale jak widzisz, masz tutaj przekroje tych blach miedzianych. Właśnie widzę, że są takie grube. Konkretne. No nie jest dużego energetyka, z dużego GPZ-u po średnim, wysokim napięciu, to nie zaskoczy, ale zwykłego użytkownika, który nie ma do czynienia z takimi instalacjami o wyższym trochę napięciu, na pewno jest to coś nowego. Co tu jeszcze mamy z ciekawych rzeczy? Możemy przejść do przodu. Tutaj cała góra, jak zobaczysz, od tego miejsca, to jest wymiennik ciepła. To mamy taki wielki wentylator, gdyż ogniwo co jakiś czas potrzebuje oddać ciepło z tego kulantu i też zgromadzone w samym tym kompartmencie, tym przedziale jakby ogniwa paliwowego, potrzebuje oddać na zewnątrz. On nie chodzi cały czas, on chodzi tylko okresowo, kiedy potrzebuje wydmuchać nadmiar zgromadzonego ciepła. Jasne. Dlatego jest to rozwiązanie bezdźwięczne i zaofertowaliśmy taki przewoźny agregat zabudowany. Co to znaczy zaofertowaliśmy? No złożyłem ofertę klientowi na agregat, taki agregat wraz z trzema pakietami butli wodorowych zabudowany na ciężarówce, solówce do obsługi planów filmowych. Bo diesel jest bardzo głośny, a to jest ciche. A tutaj możemy na trzech zestawach butli, takich jak zaofertowałem, możemy pracować no właściwie 14 godzin ciągle, tak, na planie filmowym, co jak wiesz pewnie z doświadczenia, 14 godzin planu to już jest mordęga. No, to jest, wiesz, to jest od 6 tam, to się zdarza. Słuchaj, to jeszcze porozmawiajmy o tym panelu i przejdziemy sobie na tył, bo tam z tyłu, rozumiem, podłącza się wodór, więc będziemy chcieli jeszcze o tym chwilę porozmawiać. Będę musiał co prawda go tam otworzyć z tyłu, bo jest zamknięty. Wystarczy, że sobie staniemy. Tu mamy tak zwany HMI, czyli Human Machine Interface, czyli de facto jest to wyświetlacz. Myśmy nazwali to wyświetlaczem. Niedotykowym, mama fizyczne guziki, tak jak niektórzy klienci firm motoryzacyjnych preferują. Ale wiesz co, słuchaj, jak masz rękawice robocze, potrzebujesz coś to zrobić. Nie, dotykowy wyświetlacz to jest nieporozumienie. No. Byłem kiedyś na produkcji, gdzie tablety używali, jakościowcy tabletów. Nie było to, nie były to najczystsze iPady, jakie widziałem w życiu. Oczywiście mamy wyłącznik awaryjny, kluczyk, kody błyskowe odnośnie diody, odnośnie stanu urządzenia, To takie dość proste się wydaje. Ale skuteczne i każdy to rozumie, jak to działa. I kody, jak w starym Oplu możemy sobie zobaczyć kody błyskowe. Wyjście? Wyjście, tak. Tak po prostu? Wyjście, tak po prostu. 400 V. A do tego to nie jest wszystko, bo oferujemy też power locki. Tutaj są zamknięte, ale mamy też złącza typu power lock. Co to jest?
To są takie szybko złączki elektryczne, byśmy powiedzieli, tak, żeby wyprowadzić ten typ złącza, power lock. Okej, okay, dla mnie jest to tajemnica, ale rozumiem, że ktoś... Energetycy wiedzą. Tak wiedzą, o co chodzi. Dobra, słuchaj, chodźmy na tył jeszcze, bo teraz tak, jestem planem filmowym i chcę, żeby mi nie hałasował agregat diesla na planie i mówię, przywieźcie. No i przywozicie, bo rozumiem, że to można u was kupić albo wynająć. Kupić i wynająć, tak. Dobre. W ramach spółki Cat Rental Store, czyli BM Rent, Bergeramon Wire Rent, oferujemy też wynajem takiego agregatu wraz z obsługą, czyli dobre. Z paliwem, z człowiekiem, który będzie w tym stał i tego pilnował. Paliwo, to mnie interesuje. Mamy sobie taki już agregat i teraz do czego możemy go podłączyć? Skąd bierzemy ten wodór? Polska jest bardzo dużym producentem wodoru, co wcale nie jest takie oczywiste. Nie jest. To głównie wodór z reformingu parowego, gazu ziemnego. Czyli to nie jest zielony. Ale wodór jest gazem technicznym, prawda? Więc do wielu procesów, czy to obróbki ciepłochemicznej stali, czy do produkcji tworzyw sztucznych, wykorzystujemy wodór. Dlatego wodór jest dostępny na rynku. Ja zakupiłem wodór w czystości tak zwane 3/9, czyli o czystości 99,97. Do tego agregatu, gdyż to jest minimalny, jaki jest dostępny, znaczy dopuszczony tak naprawdę przez producenta ogniwa, tak jak jest o Toyota Mirai, w takich butlach jak do spawania. 16 butli jak do spawania, spiętych w wiązkę. Czy rozumiem, że mówimy o tych dużych butlach, tak. Które ważą tam, nie pamiętam ile tam wchodzi kilogramów gazu, Z22, Z30? No wodoru wchodzi odpowiednio mniej, tak? Pakiet takich butli to jest 16 kg, to jest 4 godziny pracy, nie pół godziny pracy. Okej, 16 kg z jednej butli. Nie, z pakietu. Z pakietu. To jeszcze raz, w jednej butli masz ile kilogramów gazu mniej więcej? Zależy od ciśnienia, prawda? Mhm. Bo tu rozumiem, że też jakiś reduktor się podłącza, żeby to było... Tak, to jest kwestia płynna, bo mamy różne standardy, jak wiesz, w Toyocie Mirai mamy 700 barów. Tak. To, co możemy kupić na rynku, nie skupiajmy się bardziej na ilości wodoru w butli, okay. Tylko bardziej na mocy w paliwie, okay. Tak, takiej fizycznej. To jest taki. Ale wiesz, dlaczego, bo jeszcze żeby wykończyć ten temat, możemy sobie też, rozumiem, że podpiąć cysternę z wodorem po prostu. Jak najbardziej, butlowóz tak zwany, okay. Czyli taką wielką butlę z wodorem i tam wchodzi 450 kg wodoru na przykład. Co pozwoliłoby nam na 100 godzin pracy ponad tym agregatem. Okej, okay, czyli stąd 4,5 kg wodoru na godzinę pracy. Przy pełnej mocy. Przy pełnej mocy. Przy pikowej mocy, przy pełnym obciążeniu pracy agregatem na pełnym ogniwie paliwowym i baterii. Czyli teraz tak, żeby naładować te 3 Tesle, o których żeśmy na początku wspomnieli, plus jednego jakiegoś małego Smarta, czy Toyota City Go, no to potrzebujemy, żeby to ładowało przez 5 godzin, tak? 22. Prądem, czyli potrzebujemy 5 razy 4,5 kg wodoru, czyli potrzebujemy 20 kg wodoru. Dobrze liczyłem? Mniej więcej tak? Nie, my z 4,5 kg wodoru, 1 kg wodoru to jest 16,5 kW. O może tak. Okej. Okay. Dobra? Dobra. To będzie prościej, czyli 17 powiedzmy, 16,5-17 zależności od tego. Czyli potrzebny nam prąd w kWh. Do naładowania tych 3 Tesli Smarta podzielimy przez 17 i wyjdzie nam, ile kilogramów wodoru będziemy potrzebowali. Wynik tego równania znajdą Państwo na planszy pod koniec programu, bo chyba atmosfera targowa nie sprzyja temu, żebym to liczył. Kuba, fajne to, bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że będziemy w kontakcie i że technologia będzie się rozwijała. Powiedz mi jeszcze proszę na sam koniec, jakie jest Twoje zdanie na temat wodoru? Czy uważasz, że to jest paliwo przyszłości? Dla mobility uważam, że jest paliwem przyszłości, gdyż miałem okazję jeździć Toyota Mirai i śmiem twierdzić, iż jest łatwiejsza w eksploatacji niż chociażby samochód elektryczny, bardziej komfortowa. Wodór jest paliwem moim zdaniem dla mobility na pewno, czy dla energetyki. Dla spalania wodoru jest to dużo trudniejszy temat, capex jest bardzo wysoki, nakłady finansowe, żeby zrobić taką instalację są bardzo wysokie, żeby spalać czysty wodór. To jest dobre wyjście dla ludzi, którzy chcą mieć instalację wodorową do produkcji energii elektrycznej. Nie chcą na to wydawać 7-cyfrowych kwot w euro, by chcieli zamknąć w 6-cyfrowych kwotach w euro. I jest to dobra droga. Wysoka sprawność, wodór jest póki co drogi. Jak najwięcej mocy w wodorze możemy odzyskać, używając takiego właśnie rozwiązania zbudowanego na bazie ogniw paliwowych. I co najważniejsze, jest to rozwiązanie, które można kupić, ma gwarancję, ma serwis, więc nie jest to prezentacja w PowerPoincie, tylko fizyczne urządzenie, które możemy Wam wstawić, pokazać jak działa i zasilić Wasz event. Bo jak rozmawialiśmy też o tym, kto może być odbiorcą tego, tak? Więc telekomy, które na przykład stawiają przewoźne maszty 5G, prace budowlane jakieś w parkach narodowych, tam gdzie mamy
walkę o emisję, walkę o hałas. To jest doskonałe miejsce do użycia takiego agregatu. Na przykład nasz agregat zasilał Grand Prix Francji F1, Grand Prix Australii F1, SailGP w Saint-Tropez zasilał. Więc to są takie bardziej eventowe rozwiązania. Mm-hmm. Więc wszędzie tam, gdzie jest potrzebne ciche, niezawodne źródło zasilania, mogące pracować w sposób ciągły, 20 godzin, albo i 72, jest to dobre wyjście. I mamy też aplikację Marine, takiego agregatu. On wygląda troszeczkę inaczej. Ja go mam tutaj na ulotce. Będziemy się na Bart Expo wystawiali, zmarynizowany, z certyfikatem DNV. Co to znaczy? Dopuszczony do użytku na morzu. Okay. Po prostu jest taka organizacja DNV, która certyfikuje do aplikacji Marine różne rzeczy. I ofertujemy taki agregat wraz z zmarynizowanymi bateriami, wraz z silnikiem elektrycznym zmarynizowanym do zasilania propelera, łodzi cień śruby, czy też steru strumieniowego. I też również ofertujemy takie rozwiązania jako rozwiązanie pod klucz, czyli nasz dział Marine będzie instalował, serwisował i uruchamiał łodzie zbudowane na bazie tych bogodowych agregatów. Ostatnio była premiera Fontaine Pajot, czyli dużego jachtu we Francji zasilanego wodorem. I EODF w ogóle zaczął od aplikacji Marine. Aplikacja stacjonarna przyszła później. Kuba, bardzo Ci serdecznie dziękuję. To była ogromna przyjemność poznać Cię w realu, a nie tylko internetowo. Słuchaj, powodzenia w takim razie. Mam nadzieję, że tego będzie niedługo wszędzie, że co budowa będą stały Wasze agregaty. Też mam taką nadzieję. Dzięki, Kuba. Dziękuję. Powodzenia. Bardzo.